Z nami pan Stefan Eckert. Panie Stefanie, oficjalne otwarcie złożył pan życzenia KS Kornowac. Jak pan patrzy na te kluby, na takie no, w mniejszych miejscowościach powiatu? Te kluby, no wiadomo, przechodzą, każdy ma jakieś swoje urodziny, nie tylko 100 lat, tam 85 czy 75, ale naprawdę jest to wzruszenie dla takiego małego klubu, klubiku, jak jest KS Kornowac, no i w gminie Kornowac, tutaj właśnie też między innymi gra kilka klubów związanych z Kosnosiecką Kobyla i inne kluby są, także tutaj naprawdę piłka jest zrodzona i utrzymuje się w dobrej kondycji, bo widać po tej młodzieży, ile tu młodzieży rozgrywa dziennie treningi, zajęcia, mecze i w związku z tym jest, jak mówi się, zdrowy duch w zdrowym ciele. No i życzę im na te 100 lat, żeby te kluby awansowały wyżej, no i się dalej bawili w ten sport, piłkę nożną, nie tylko piłkę nożną, można ogólną rozwojówkę, ale głównie niech już działają w tym aspekcie sportowym, jest, w tym duchu. Jest pan spokojny patrząc na te kluby, że będzie ta zmiana pokoleniowa? No ciężko się to rodzi, ale naprawdę jest tam, są te zmiany pokoleniowe, bo widać, że starsi ludzie już tak jak ja, czyli już powoli odchodzimy, ale mamy zastępców, młodzież i młodzież rośnie, to jest bardzo i garnie się do tego sportu, do działania, do naprawdę zasługuje na wyróżnienie. Przyjechał pan z pucharem, powiedział pan, że raz się świętuje 100 lat, to prawda. No nie wszyscy mogą przeżyć te 100 lat, no i wiadomo, kto dożyje, czy tam przeżył taką imprezę stuletnią, to jednak się długo pamięta do końca życia. Także naprawdę tu władze wojewódzkie, śląskie i gminne postarały się o wszystko, także zabezpieczyły, także naprawdę my jako podobnych piłki nożnej do tego się też dołączyliśmy, ale tu kolega, mój prezes Kula z Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, on bardzo dobrze lubi dzieci, rozumie te dzieci i będzie wspierał i wspiera. Tak samo LZS-y naprawdę pomagają w tym rozwoju duchu właśnie tu na wsi i w tych okolicach gminnych. Te pierwsze kroki, które stawiamy, to najlepsi zawodnicy pochodzą z LZS-ów. Zresztą weźmiemy naszą kadrę narodową, to jest połowę zawodników, którzy się wywożą z LZS-ów. I myślę, że to dalej utrzymamy to. Dziękuję. Dziękuję.